Szymon Kotu Radiowy, jesteście na kanale Radio Flatout. Ja jestem na Bemowie, na lotnisku, gdzie m.in. jest OS Barbórki Warszawskiej, ale dzisiaj jest Moto Orkiestra, czyli styczniowe święto również i motorsportu, czyli pomaganie przez upalanie, czyli to, co my, kierowcy różnych dziedzin motorsportu, lubimy robić najbardziej. Dwa słowa, bo wy pewnie już wiecie, ale na ten moment, jak to nagrywam, trwają dwie aukcje z sztabu Silesii, więc zapraszam was, tam się dzieją niesamowite rzeczy, grubo już ponad 1600 zł z dwóch, więc jest to bardzo miłe, ale za chwilę również będzie licytowany przejazd tutaj, więc ja mam nadzieję, że uda się sprzedać drogo w szczytnym celu, a później pewnie zobaczycie bliska te wszystkie samochody, bo ich jest naprawdę sporo i oczywiście warto je pokazać na tym kanale, więc lecimy. Proszę, to w takim razie kamerkę daję w twoje ręce. Dobrze. Nagrywaj, co uważasz. Ty wylicytowałeś przejazd, więc ty jesteś reżyserem akcji. Moi drodzy, część co-drive'owa za nami. Sprzedałem się za 500 zł. To jest bardzo miłe. Nie wiem, co się nagrało, bo reżyserem tej sceny był Aleksander, czyli osoba, która miała okazję ze mną się przyjechać, ale obiecałem wam, że będę wspominał również o tych samochodach, które są zebrane tutaj, a ich jest naprawdę sporo. Porsche 928, samochód zdecydowanie ikoniczny. Niesamowite przednie reflektory. Bardzo ładnie zachowany jest ten egzemplarz. To jest samochód, który powoli, a właściwie już zaczął mocno drożeć. Youngtimer pełną gębą, a to ta ósemka w nazwie oznacza, że mamy 8 cylindrów pod maską, układ transaxle, bardzo fajne auto typu GT i też ciekawa propozycja do Classic Auto Cup. Moi drodzy, to są ciekawe auta. Dwa Polonezy, ale w wersji analog. Wersje prototypowe, jazda próbna, naklejka, pewnie oryginalna na jednym i na drugim. No i właśnie takie czerwone tablice, jakie kiedyś były na prototypach. Tych analogów nie było dużo i każdy z analogów był zupełnie inny, więc występowały w wersjach z napędem na cztery koła, tylko na tylne koła. Jeden był ze skrzynią z Subaru. Na przykład zobaczmy, co tutaj jest. Ten wydaje mi się, a nawet jestem pewien, że przednich półosi nie miał, więc to jest tylny napęd. I ten również przednich półosi nie ma, więc to też jest napęd tylny. Widać reduktor, więc to jest być może ze skrzynią Subaru, a ten chyba reduktora nie ma. Ale ma fajne fotele, Intergroclin, albo Groclin, polska firma. Jakie światła, fancy, fajne. Nie wiem, czy wam wspomniałem na początku, ale przepraszam was za mój głos, jest słaby. Jestem delikatnie chory, więc wybaczcie mi za to. O, a takiego Evo w takim kolorze jeszcze nie widziałem. Skąd wiem, jaka to jest ewolucja? To jest Evo 9, a wiem to po płetwach na dachu, który jest aluminiowy i tylko w ewolucji 9 taki był. Wspominałem już o tym między innymi podczas filmu, gdzie z Maćkiem z Oximo upalaliśmy na pszczółkach. A tego kompota z tego kanału chyba kojarzycie. Za kierownicą tym razem mój driftingowy mentor Tobiasz Puścian. Cieszę się, że tutaj kompotem trafił. Dobre wspomnienia mam z tym samochodem. Oczywiście drift open Kielce, ale kilka również treningów. Zapytamy Tobiasza, ile osób już przewiózł, ile hajsu zebrał. Ile hajsu już zebrałeś? Nie wiem, nie liczymy. A, czyli, ale dużo? Cały czas. Bardzo dużo. Cały czas. Kurwa, bardzo oczywiście, dobrze. Że tak.
No dobra, to jak cię złapałem, chcesz już opowiadać o swoich planach? Cześć Marcin! Cześć! Nie, żeby nie było, to się widzieliśmy już wcześniej. Jak cię widziałem, to akurat tak, akurat spina miałeś niestety. Jak jadąc jako pierwszy. No bo niestety, bo zero emocji wcześniej było, wiesz? Nie no, ładnie, ładnie. Cieszę się, że kompoteł śmiga. Co w tym roku? Co planujemy? No. Ty jeszcze nie chcesz mówić. Nie no, co tu wiesz, do końca jeszcze nie wiem, jak Bóg da i sianko będzie, no to wylecimy na Europę. Okej, okay, czyli Drift Masters, innej tak. Ligi Europejskiej nie ma. Tak. No dobrze, no to my będziemy oczywiście kibicować, pewnie na kilku rundach się zobaczymy. Mam no nadzieję, super. Że nie na tych najdalszych, ale kilka jest rzeczywiście blisko. Ryga jest chyba fajna, nie? Warto pojechać. No Ryga jest fajna, ale w moim przekonaniu myślę, że Ferropolis robi robotę. Ferropolis jednak. Z punktu widzenia kibica, no to widzisz całą trasę praktycznie z jednego punktu, jesteś na wzniesieniu. To jest podobne coś jak do zawodów właśnie w Polsce, co były na stadionie żużlowym. Taka arena i walka gladiatorów po prostu. No siedzisz i tam są i fajne te maszyny, nie? Te koparki, tak, które tam właśnie zostały. Właśnie cały klimat dookoła, co tam się dzieje, no to robi mega robotę, nie? Okej. Okay. Czy Skittles się zmienia mocno przed sezonem? Szykuje się do zmian. Okej. Okay. Dużo ich nie będzie, bardziej takie profilaktyczne tematy plus jakiś rekonesans po zeszłym sezonie. Okej. Okay. Ja niedługo do ciebie po skrzynię. No, zapraszam. To ma trochę, wiesz, laga, ale w końcu trafię. Zapraszam. No, adres zaraz znam. Zobaczymy. Tak. No ale wspominałem, że tutaj jest sporo motorsportu, więc tego samochodu również zabraknąć nie może. Clio 4, samochód dobrze wam znany z tego kanału, bo podobnym Clio miałem okazję jeździć na torze Poznań, ale to nie jest Clio Sport. Nie jest model RS, nie jest model Trophy, tylko... O, to moje, dzięki. O, widzicie, zgubiłem telefon. Ale jest to Clio Rally 4. Rally 4 oznacza, że nie ma tutaj silnika 1.6. Jest silnik mniejszy. Wrzucę wam w opisie, bo na ten moment nie pamiętam. Tam oczywiście jest to auto przygotowane do rajdów z myślą o nowych klasach. Skrzynia biegów sekwencyjna, bardzo fajny lewarek. W ogóle w środku wygląda to bardzo smacznie. Auto, które jest konkurencyjnym sprzętem do między innymi nowych Peugeotów 208. Ciekaw jestem, co jest tak naprawdę lepszym rozwiązaniem. Clio tak dużo jeszcze na naszych OS-ach nie ma. Z przodu mamy czterotłoczkowe zaciski. 17 oczywiście, tak jak w wszystkich autach Rally 4. Być może to byłby w ogóle lepszy rozmiar do Lorda. Natomiast ja wybrałem VRC w 18 calach i zobaczymy, w tym roku zakręcimy troszkę mocniej silnik, więc mam nadzieję, że na kołach będzie więcej mocy. Bardzo, bardzo mi się podobają te kratki. Będę planował coś takiego zrobić u siebie w Lordzie. Raczej będzie to na środku i raczej to będzie wylot z chłodnicy, ale rzeczywiście jest to bardzo inspirujące. Robi się naprawdę zimno, więc wielki szacun dla tych osób, które stoją tutaj, na przykład tam, o, i machają. I właśnie to machanie zawsze to jest naprawdę miłe i ten samochód bardzo dużo uśmiechów przyciąga i cieszę się, że mogę nim jeździć. I właśnie dużo młodych ludzi, którzy są chłonni różnych rzeczy i mogą się interesować różnymi rzeczami, nie wszystkimi, które są w porządku. Natomiast cieszę się, że interesują się motoryzacją i Lord. Moja jazda sprawia, że mają uśmiech na twarzach. O, a w lusterku co? Tir za mną jakiś, nie znam się na tym. Co to jest? Kania jakaś chyba. No, a tam ktoś robi zdjęcia. Tutaj. Więc mówię wam, dużo się dzieje. I mam nadzieję, że teraz uda się znowu dobrze się spieniężyć. A tam Tobiasz jedzie. Zaraz zapytamy kierowcę, dlaczego ma tak halogeny zamontowane, wiesz? Bo nie mu wolno!
Ja startuję pierwszy 500, dziękuję. Grubo. Posłucham, kto tam dalej. 800 daję. 800 zł po raz drugi. 900! Tysiaczek, tam od pani skaczącej tak ładnie, tak wigwiri. Tysiaczka macie. 1000 nie może być mniej, bo to jest miata, ludzie. A to może zróbmy tak, że to rzucimy do tego plakat z autografem Hołoczyca. 1100! 1100 po raz drugi. 1100 po raz... Czekajcie, bo ta pani ma 1200. 1200. I to mi się podoba. Trzeci. Ogromne gratulacje, zapraszamy do nas. Drodzy, robi się już ciemno, więc powoli będziemy się żegnać. Słuchajcie, dwa przejazdy, dużo rozmów, dużo spotkań, dużo zbitych z piątek, ale przede wszystkim dużo zebranych pieniędzy udało się zebrać z dwóch przejazdów, tylko z dwóch, 1700 zł. Jeden poszedł za 500, drugi za 1200. Ogromne gratulacje. A drugie 1700 na ten moment, bo aukcja jeszcze trwa bodajże tydzień. Jest stąd, więc 1700 plus 1700 to jest 3400 zł. Bardzo ta kwota cieszy. I co? I będę się z wami żegnał. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!